Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będą przemiany wewnętrzne, jakie miały miejsce w Rzeczypospolitej w XVII wieku. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, samym sukcesem, jaki osiągnęła w XVII wieku, był fakt nadal istnienia. Po licznych wojnach, atakach z wielu stron, czy z intencji sąsiadów, takich jak jawna chęć rozbioru państwa polsko-litewskiego przez układ w Radnot, o którym sobie wspominaliśmy na jednej z poprzednich lekcji, było sukcesem, że państwo polskie się jeszcze obroniło, jakoś utrzymało. No ale niestety straty wojenne były nadal olbrzymie. Przede wszystkim straciliśmy bardzo na populacji. Liczba mieszkańców pod koniec lat 70. XVII wieku była 25% mniejsza w porównaniu ze stanu z około roku 1650. Dodatkowo olbrzymi był także cios gospodarczy. Przede wszystkim połowa gruntów uprawnych leżała odłogiem. Zniszczone były wszelkie inwestycje rolne, nawet takie inwestycje jak wały przeciwpowodziowe, przykładowo na Żuławach, wszystko to było zniszczone, a były to jedne z najbardziej żyznych terenów państwa. Dodatkowo oczywiście spadło po głowie bydła, które były zabijane sukcesywnie przez różne przewijające się przez Polskę armię. Tak jak w XVI wieku z jednego wysianego ziarna można było nawet zbierać 5 lub 6 ziaren, teraz w XVII wieku zbierano około 3, czasem nawet tylko 2. Czyli także wydajność rolnictwa znacząco spadała. Wpływało to także na handel Rzeczypospolitej, którym głównym towarem eksportowym było właśnie zboże, a teraz ona przestawała to zboże w jakiejś olbrzymiej ilości także produkować, czyli straszny spadek, jeśli chodzi o handel zbożem, ale także o cen zbóż wtedy w Europie, co też się przyczyniło do wewnętrznego kryzysu Polski. Czyli znowu spadały przez to dochody folwarków pańszczyźnianych, a szlachta, żeby je zwiększyć z kolei, postanowiła zwiększać po prostu pracę chłopów, zwiększać pańszczyznę i często ona sięgała nawet do 6 dni w tygodniu od jednego łana ziemi, co było już bardzo dużo. No to była już taka czysta, w zasadzie mówi się, niewolnicza praca chłopów. Z kolei chłopi wtedy zaniedbywali swoje gospodarstwa, byli niezadowoleni, jeszcze dodatkowo ściągano od nich dodatkowe podatki, jakieś kontrybucje. Często przemieszczali się po kraju, próbowali uciekać z tych folwarków do jakichś lepszych rejonów się przesiedlać. Dodatkowo szlachta wprowadziła tak zwany przymus propinacyjny, to może zapiszę. Przymus propinacyjny. Przymus propinacyjny. Czyli propinacja to jest jakaś wyłączność na sprzedaż towaru. W tym przypadku szlachta wprowadzała ten przymus propinacyjny na folwarcze browary, gdzie reszty nadwyżki jakiejś zboża były przerabiane właśnie na alkohole. No i kazano to chłopom, stamtąd mogli oni jedynie to kupować, kazano im to wykupiwać. No i dodatkowo miało to skutki takie, że chłopstwo często było przez to pijane. Pojawiło się na dużą skalę pijaństwo na wsi. No i zmniejszała się także liczba zamożnych wcześniej chłopów. Takich średnio i bardzo zamożnych było coraz mniej, coraz więcej było właśnie takiej typowej biedoty, nawet takich bezrolnych. No i ich zatrudniano na zasadach wolnego najmu, gdyż często nie mieli nawet oni swoich gospodarstw i byli na zasadzie wolnego najmu zatrudniani do pracy. No ale mimo to nie było większych wystąpień takich przeciwko szlachcie, przeciwko panom feudalnym, z wyjątkiem buntu, tak jak sobie mówiliśmy, buntu na Ukrainie, tego buntu kozaków. Także w Rzeczypospolitej to, że chłopi nie byli zadowoleni, nie przejawiało się tylko właśnie takim ogólnym niezadowoleniem z życia, ale także właśnie tym częstym wspominanym zbiegostwem, przenoszeniem się do innych rejonów lub państw, takim brakiem wierności wobec swojego szlachcica, brakiem zaufania do niego, co też źle wpływało na relacje społeczne. Za to szlachta, przez to, że chłopi częściej uciekali, musiała zwiększać ilość nadzorców,
którzy byli przy ich pracy, a co za tym idzie, rosły do góry koszty całej produkcji. Także to, że chłopce zubożało, wpłynęło źle na sytuację miasta, dlatego iż nie miał kto za bardzo tych towarów nabywać. Szlachta nie była aż tak liczna, a chłopstwo było głównym wcześniej odbiorcą towarów miejskich. No i dochody mieszczan także przez to w olbrzymim stopniu spadały. W zasadzie tylko dwa miasta utrzymały się na dobrym poziomie. Był to Gdańsk i Warszawa, która zresztą była stolicą. Zygmunt III Waza przeniósł tam stolicę Polski. A większość innych miast nie miała po prostu zwyczajnie funduszy na to, żeby się odbudować po klęskach wojennych. No i często przekształcała się z powrotem w jakieś małe osady rolnicze. Jeśli chodzi o szlachtę, pojawiła nam się nowa klasa szlachty, tak zwana nowa magnateria. Ona często posiadała właśnie olbrzymie majątki skupione w jednym obszarze. No i tak jak sobie mówiliśmy zresztą na poprzednim filmiku, miała duże wpływy polityczne w państwie. Jeśli chodzi o inną szlachtę, magnaci nie byli w tak złej sytuacji, jeśli mieli jakieś rozsiane majątki, jeśli jeden przetrwał, z dochodów tego odbudowywano poprzednie, ale jeśli ktoś wcześniej na przykład miał tylko jedną wieś, to jej zniszczenie oznaczało jego bankructwo. Pojawiło się dużo szlachty, która po prostu była bez majątków ani dochodów, tylko miała swoje tytuły i stawali się oni często zależni od właśnie tych potężniejszych magnatów, którzy ich utrzymywali, ale wykorzystywali przez to do realizacji jakichś celów politycznych. No i taką szlachtę nazywano klientelą. Trzeba sobie zapisać klientela. Klientela. Tutaj, jak widzicie, są jeszcze stroje typowe dla szlachty w XVII wieku. I teraz przejdziemy sobie do tego pana, do Władysława Sicińskiego, bo w XVII wieku pierwszy raz została użyta zasada liberum veto. Ale jak to wyglądało? Jak doszło do tego liberum veto? W 1652 roku mieliśmy obrady Sejmu. Napisamy sobie pierwszy raz liberum veto zastosowano. W 1652 mieliśmy obrady Sejmu. Nie zakończyły się jednak one we wcześniej wyznaczonym terminie 6 tygodni. No i marszałek Sejmu poprosił o przedłużenie o 2 tygodnie. No i wtedy wówczas jeden ze szlachty klienteli, klient Janusza Radziwiłła, o którym sobie mówiliśmy, że u nas jest uważany za zdrajcę, na Litwie za bohatera. Władysław Siciński, poseł powiatu upickiego, miał wstać i krzyknąć po łacinie veto, lub też po prostu miał powiedzieć: ja nie pozwalam na prolongatę, czyli nie pozwalam na przedłużenie, po czym uciekł z sali obrad, aby uniknąć jakiejkolwiek właśnie dyskusji, dywagacji na ten temat, czy też nawoływania go do odwołania swojego sprzeciwu. No i wtedy marszałek Sejmu Fredro uznał, że poseł co prawda wyszedł z sali, ale miał prawo jak najbardziej zerwać obrady. No postanowiono, że można jeszcze wznowić ten Sejm w poniedziałek, jeśli stawi się Siciński, ale taka sytuacja niestety nie miała miejsca. Kiedy 11 marca, właśnie w poniedziałek, nie zjawił się ostatecznie Siciński, na sali marszałek ogłosił królowi, że Sejm zostaje zerwany. Wtedy ponoć według legendy wojewoda brzesko-kujawski Jakub Szczawiński miał krzyknąć: bodajby przepadł, a reszta sali sejmowej miała odpowiedzieć: amen. No tutaj życzono w ogóle Sicińskiemu, iż ma zginąć od pioruna. No wiadomo, że rodzina Sicińskiego zginęła od pioruna w Wilnie, samemu Sicińskiemu się nic nie stało. No został on pochowany w kościele w Upicie, w którym rzekomo do końca XIX wieku miał być pokazywany, właśnie tak jak widzimy to tutaj na obrazku, w trumnie, w której miał się nie rozkładać. Miała to być właśnie kara za to, że pierwszy raz zerwał Sejm, co zapoczątkował dalsze niestety, dalej tą praktykę. Często jedno właśnie weto zerwało cały Sejm, a nie tylko jedną ustawę, która była akurat omawiana, czyli wszystko, co zostało na przykład wcześniej ustalone, także nie wchodziło w życie. No i ta zasada paraliżowała w zasadzie
możliwość wprowadzania nowych ustaw, czyli zmian, jakichkolwiek zmian ustroju. Przykłady później można mnożyć. W 1688 roku Sejm został zerwany nawet jeszcze przed wyborem marszałka, czyli wprowadzało to niezły zamęt w państwie, no i nie pozwalało na jakieś konkretne jego reformy. Przez to, że zerwano większość Sejmów, już na przykład za panowania Jana III Sobieskiego to już była większość Sejmów zerwana, mimo że szlachta tak wyklinała to prawo, uważała jednak prawo do swojej wolności jako najważniejsze. Można to nawet wyrazić w słowach sędziego ziemskiego sandomierskiego Stanisława Zaręby, który w 1670 roku powiedział: chociażby poseł, wychodząc z protestacyjną, wtracał Rzeczpospolitą szalonym zuchwalstwem swoim wielkie przygody i ogromne niebezpieczeństwo. Chociażby ginąć wypadało, należy przecież złożyć w ofierze raczej życie i ocalenie, aniżeli wolność nabytą przez przodków tak wielkim szafunkiem krwi. Czyli widzimy to właśnie nastawienie do szlachty, że mimo wszystko wiedziała, że ona to szkodzi, ale to był ten wyraz wolności i to weto, to było ich prawo takie, które zostało wcześniej okupione krwią przodków, dlatego musi zostać zachowane. W Polsce przez tą anarchię, przez tą klientelę i przez wykorzystywanie to przez magnatów powstała swego rodzaju specyficzna oligarchia, o czym sobie tam coś wspominaliśmy, tylko że oligarchia o tyle inna, iż w Polsce nie była ona zagrana, tak jak to miało miejsce często w innych krajach. Często po zaniku, jakimś posłabieniu władzy króla dochodziło do władzy oligarchii, ale czyli jakieś rządy właśnie wpływowych ludzi, to nasza magnateria niestety, ale nigdy się ze sobą nie dogadała i raczej nawet jeśli ktoś pojawiał się silniejszy z tych magnatów, to skutecznie oni mu tę władzę utrudniali, a nigdy się oni nie dogadali, żeby skutecznie działać na rzecz państwa, tylko raczej na rzecz każdy, na rzecz swoich własnych interesów. No to co sprawiło oczywiście, że w Polsce żadnych reform się nie dało wprowadzić, no i państwo polskie podupadało po prostu. Też jedną z takich przyczyn negatywnych zmian w Polsce było obwinianie za wszystko innowierców, co już często promował Zygmunt III Waza. Czyli cokolwiek by się stało, to zrobili ci innowiercy, no, przede wszystkim nie katolicy, co było trochę fatalne w skutkach, gdyż na przykład w trakcie potopu szwedzkiego, w 1658 roku skazano wszystkich Arian protestantów na wygnanie. No tutaj trochę te animozje przeciwko protestantom mogą być usprawiedliwione, gdyż jakby nie patrzeć, to na przykład kraje protestanckie w większości podczas układów Radnot miały projekt pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej. Przecież był to między innymi król Szwecji protestant. No co prawda Bohdan Chmielnicki nie był, ale no chciał utworzyć Ukrainę odrębne państwo. Tutaj warto na przykład wspomnieć, iż wtedy Oliver Cromwell, o którym sobie mówimy w filmiku Rewolucja Angielska, nakłaniał samego Karola Gustawa, króla Szwecji, aby utrącił róg na głowie bestii. Tutaj chodziło o Polskę i bestia to kościół katolicki. Więc no jakby pewne właśnie te animozje wobec protestantów były jakoś usprawiedliwione. Jeszcze sami protestanci wewnątrz Rzeczypospolitej, właśnie między innymi Arianie czy bracia czescy z przywódcą Janem Amosem Komenskim, często zdradzali królestwo. Na przykład kiedy przybyli do nas Szwedzi, przyczynili się oni do najazdu Rakoczego. A dwaj główni ideolodzy ruchu aryańskiego, Władysław Lubienicki i Samuel Gronski, byli współtwórcami traktatu, wspomnianego słynnego traktatu w Radnot. No i dlatego też wygnano ich w 1658 roku, możemy to sobie zresztą zapisać, 1658 wygnanie Arian. Wygnanie Arian. No protestanci, właśnie tak jak mówiliśmy, przyczyniali się często też do popierania agresji tych innych państw protestanckich, jakoś je wspierali wewnętrznie, sabotowali jakoś polskie rządy. No i to by było mniej więcej tyle, jeśli chodzi o takie wewnętrzne przemiany w XVII wieku. Dziękuję Wam oczywiście bardzo za uwagę, no i do usłyszenia ponownie. Trzymajcie się.
Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.